Jak narysować człowieka? Człowiek jest uniwersalną ikoną, którą możemy zastosować praktycznie zawsze. Tylko nie każdy wie, że naprawdę bardzo łatwo jest go narysować. Zaczynamy od okręgu. Ten okrąg jest delikatnie elipsowaty. To będzie nasza głowa. Ona jest podstawą do postaci człowiekopodobnych. I teraz człowieka możemy narysować na różny sposób. Może to być człowiek, solniczka. Wystarczy dodać mu taki półokrąg i już dla naszego odbiorcy będzie to ikona przedstawiająca człowieka. Ale możemy pójść krok dalej. Wcale nie musimy rysować tylko i wyłącznie patyczaka, aby pokazać jakiś proces. Możemy również zrobić to na zasadzie człowieka rulona, czyli okrągła, kulista głowa i ciało, które przypomina prostokąt zwężający się ku dołowi. Jeżeli od połowy dodamy jeszcze kreskę i dwie litery D obrócone o 90 stopni, dodatkowo dwa trójkąty po bokach, mamy już człowieka, a nawet człowieka przedsiębiorcę, biznesmena. To są sposoby na naprawdę proste odwzorowanie postaci ludzkiej. I właśnie z takimi ludzikami można narysować już wszystko, a jeżeli chcemy pokazać wszystko albo bardzo dużą grupę osób, nie przejmujmy się tym, że przekaz jest bardzo prosty. Wystarczy użyć tak zwanych ludzi falbany, aby osiągnąć ten cel i móc pokazać ludzi w większej grupie. Na przykład jeżeli chcemy narysować różnorodność albo wyalienowanie czy współpracę, możemy posłużyć się właśnie takim sposobem rysowania ludzi.